Jeśli ktoś chce wskazać osobę, która w świecie wrestlingu robi co chce, to z pewnością nie wskaże Vince'a McMahona, tylko Chrisa Jericho. Jak wiemy, ostatnio Chris nie próżnuje i jeździ po całym świecie, aby pokazywać się w wielu ważnych dla wrestlingu miejscach. Tak było na początku roku, gdzie pojawił się on podczas największej gali od New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom. Zawalczył on tam z Kennym Omega o IWGP United States Championship, jednak wyzwaniu temu nie podołał. Na tym jego kariera w NJPW nie skończyła się, ponieważ dzień później zaatakował on Tatsui Naito na gali New Year Dash. I tak rozpoczęła się ponowna przygoda Y2J'a w NJPW. Co ciekawe, do dnia dzisiejszego pojawił się gościnnie w WWE podczas 25-lecia Monday Night Raw i zawarł współpracę z Impact Wrestling. Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, robi co chce i jak mu się chce. Jednak jeszcze wracając do Chrisa Jericho i Tatsui Naito. Od czasu ataku Chrisa na Naito ten zdobył interkontynentalny tytuł AJPW, więc i właśnie owe mistrzostwo znalazło się na szali ich pojedynku. A nikt w walkach o tytuł interkontynentalny nie odnajduje się lepiej niż Chris Jericho. Warto przypomnieć, że jest on 9-krotnym mistrzem IC Federacji WWE i nie byłby to Y2J, gdyby na tym poprzestał. Ponieważ właśnie dziś zdobył on IWGP Intercontinental Championship, pokonując Tatsui Naito w co-main evencie Dominion. Oficjalnie jest on już 10-krotnym mistrzem interkontynentalnym, jednak jak wiemy, WWE będzie brało pod uwagę tylko te związane z ich federacją. Co to oznacza dla obecnej sceny New Japan Pro Wrestling? Wiele osób uważa, że ten ruch ze zwycięstwem Jericho ma na celu podbudować jego walkę z Evilem na G1 Special w Stanach Zjednoczonych. Jest to event organizowany przez NJPW w USA i obecność Jericho z tytułem ma zapewnić lepszą sprzedaż biletów. A dlaczego walkę z Evilem, a nie rewanż z Naito? Po samej walce, gdy Jericho obijał Naito na ring, wbiegł inny członek Los Ingobernables de Japón i wyrzucił z ringu nowego mistrza. A co do rewanżu z Naito, przekonamy się już wkrótce. A wy, czy rzucicie okiem na nowego mistrza interkontynentalnego New Japan Pro Wrestling? I czy Jericho swoją krucjatą w Japonii choć trochę zaciekawił was do oglądania ich gal, jeśli wcześniej tego nie robiliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszam też na wszystkie nasze social media, które jak zwykle oczywiście znajdziecie w opisie owego filmu. Tak więc dziękuję wam bardzo, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.